Was bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Szlapczyńska. Od 6 lat pracuję w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie jako doradca zawodowy i prowadzę Szkolny Ośrodek Kariery. Bardzo się cieszę, że przyszliście tutaj dzisiaj do mnie na spotkanie. No i myślę, że będziecie się chcieli dowiedzieć dużo informacji na temat tego, co się tutaj dzieje w naszej szkole, tak? I na czym polega praca doradcy zawodowego. To zanim, nie wiem, czy ja mam Wam troszeczkę popowiadać, czy będziecie chcieli pytać mnie. Może ja zapytam. Tak, jesteśmy uczniami z gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. Chcielibyśmy uzyskać porady związane z wyborem zawodu. Interesuje nas, jakie zawody obecnie są preferowane na rynku pracy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, by zdobyć w przyszłości ciekawy, opłacalny zawód. Dobrze. To może ja zacznę od tego, że potencjalny wybór zawodu to zależy przede wszystkim od Was. Zależy to przede wszystkim od tego, jakie Wy macie zainteresowania i jakie Wy macie zdolności. Tak? Jakie macie oceny, jakie przedmioty najbardziej lubicie i Wy sami musicie w pewnym stopniu określić, co Wy byście chcieli w przyszłości robić. Jeżeli nie macie jeszcze takich w 100% sprecyzowanych wyborów, to w szkole zawsze jest ktoś taki, kto nazywa się doradca zawodowy, a jeżeli nie macie takiego doradcy w szkole, to zawsze możecie przyjść do nas tutaj, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i porozmawiać ze mną na temat przyszłego wyboru, przyszłego zawodu. Przede wszystkim to Wy musicie określić, czy Wy chcecie już wybrać zawód, kończąc gimnazjum, czy najpierw chcecie jeszcze się pouczyć takich przedmiotów ogólnokształcących, czyli iść do liceum ogólnokształcącego, tak? A dopiero potem, jak skończycie liceum, wybrać się do szkoły wyższej albo zrobić jakiś tytuł technika i wtedy już po skończeniu liceum będziecie już bardziej dorośli, będziecie mieli większe takie znajomość siebie i będziecie może łatwiej Wam będzie określić, w jakim zawodzie chcielibyście pracować. A kto już jest ewentualnie nakierunkowany i chciał, już wie, co by chciał w życiu robić? Rolnik. Rolnik. Ty chcesz być rolnikiem, tak? A dlaczego chcesz być rolnikiem? No bo tata ma gospodarstwo. No właśnie. Czyli zobaczcie, jak wiele elementów wpływa na to, jaki my chcemy wybrać zawód, a między innymi to, jakie mamy wzory w domu, tak? Co robią rodzice, czy rodzice na przykład mają jakąś firmę i czy my moglibyśmy w tej firmie, czy w tej działalności jakoś im pomóc, tak? Uczyć się w tym kierunku. Jeżeli chodzi o wybór liceum, no to tak jak mówię, to już jest taki moment, kiedy Wy jeszcze chcecie się uczyć tak ogólnie, nie chcecie już być bardzo nakierunkowani na wykonywanie zawodu, no to wtedy idziecie sobie do liceum ogólnokształcącego, uczycie się 3 lata i możecie wtedy dopiero zdecydować po tym liceum, że wybieram taki i taki zawód i kontynuuję go w szkole policealnej, albo robię sobie tytuł technika na kursach kwalifikacyjnych, tak? Albo idę na studia i już wtedy wybieram, idąc na studia, konkretny zawód. Natomiast jeżeli chcielibyście już wybrać zawód w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej, to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, musicie określić swoje zdolności i to, czym się interesujecie, tak? I są takie programy zawodoznawcze, które pomagają poznać po tym, jakie macie zainteresowania, jakie macie zdolności, do jakiej grupy zawodów Wy nadawalibyście się. Na przykład, jeżeli ktoś ma zdolności komunikowania się z innymi ludźmi, tak, czyli potrafi łatwo nawiązywać przyjaźnie, utrzymywać te przyjaźnie, lubi pomagać innym, to jest w takiej grupie zawodów społecznych, czyli może pracować w grupie zawodów takich, które mają kontakt z ludźmi, czyli na przykład mógłby być sprzedawcą, tak? Bo w łatwy sposób nawiązuje kontakt, czyli mógłby się tym klientem co? Opiekować, zająć, wytłumaczyć, zaproponować. Dobrze by było, żebyście właśnie, nie wiedząc jeszcze, jaki chcecie wykonywać zawód, poddali się takim testom i zobaczyli, do której grupy zawodów najlepiej byście pasowali i wtedy, jak już będzie konkretnie określona grupa zawodów, to przejrzeć sobie prezentacje dotyczące tych wszystkich zawodów. Że na przykład, jak ktoś pasuje w grupie zawodów społecznych, to patrz, czym się zajmuje sprzedawca, tak? Czym się zajmuje na przykład nauczyciel? Jeżeli ktoś trafiłby do takiej grupy zawodów, gdzie jest zalecana praca z różnego rodzaju urządzeniami, maszynami, to patrzy sobie na taką prezentację zawodową, czym się zajmuje na przykład technik mechanik albo technik elektryk. Ja mówię na przykładzie zawodów, które my tutaj w szkole uczymy, bo jest mi to po prostu najłatwiej.
Także jeżeli ktoś jest niezdecydowany, to zawsze może skorzystać z pomocy doradcy, zostanie przebadany pod kątem swoich zainteresowań, zdolności, potem zobaczy, w jakich zawodach mógłby ewentualnie pracować, ale pamiętajcie o tym, że decyzja zawsze i wyłącznie należy do Was. Tak? To Wy musicie podjąć tą decyzję z pomocą doradcy zawodowego, z pomocą rodziców, jaki zawód Wy chcecie wykonywać. To jeżeli chodzi o zawód, żeby określić się, jaki ja mogę wykonywać zawód. Zadaliście mi pytanie, czym kierować się w wyborze szkoły ponad gimnazjami, tak? No przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, czym kierować się, no to tak jak już powiedziałam, musicie sami jakby znaleźć ten sposób na siebie z pomocą rodziców i doradcy zawodowego. No ale jeżeli chodzi o wybór szkoły, no to przede wszystkim musicie kierować się tym, jakie w tej szkole są kierunki, tak? Czyli jak ktoś stwierdził, że aha, no na przykład mogę pracować jako fryzjer, no to szuka takiej szkoły, w której jest ten kierunek fryzjerski. I ja na przykład powiem, że u nas w szkole jest taka klasa zawodowa, tak zwane klasy wielozawodowe i w tych klasach wielozawodowych uczą się dzieci różnych zawodów. Sami sobie wybierają zawód, mogą być na przykład piekarzem, mogą być ciastkarzem, mogą być fryzjerem, mogą być kucharzem, mogą być mechanikiem samochodowym, blacharzem i to sami sobie wybierają zawód. Znajdują sobie praktyki u rzemieślnika, u takiego pracodawcy, który ma firmę, tak, która zajmuje się na przykład naprawą samochodów. Oni tam do tego pracodawcy idą i pytają, czy mógłby ich nauczyć praktycznie zawodu i wtedy zostają przyjęci do nas do szkoły. 3 dni w tygodniu chodzą w pierwszej klasie do szkoły na przedmioty ogólnokształcące, a 2 dni w tygodniu uczą się zawodu. I w takim trybie uczy się w szkole zawodowej i to są 3 lata nauki, tak? I po tych 3 latach, czy w trakcie tych 3 lat będziecie zdawali egzaminy, które mają udowodnić, że jesteście dobrze wykształceni w danym zawodzie. Jeżeli chodzi o takie zawody, które aktualnie są najczęściej wybierane, i znaczy to o tym, że są bardzo popularne na rynku pracy, także jest na nie zapotrzebowanie. To są takie zawody jak sprzedawca, to jest kucharz małej gastronomii, on się teraz będzie nazywał kucharz od września, do niedawna się nazywał kucharz małej gastronomii, teraz będzie to nazwa kucharz. Są też takie popularne zawody jak mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, piekarz, prawda, fryzjer. Zauważcie, że to są zawody, z którymi się spotykamy codziennie i bez których tak de facto nasze życie by nie mogło się obyć, prawda? Bo każdy z nas lubi rano wstać i co? I zjeść sobie świeże, ciepłe bułeczki. Co jakiś czas trzeba iść do fryzjera, prawda? A jak będziecie już dorośli, będziecie mieli samochód, to też byście chcieli, żeby ktoś umiał go naprawić. Są takie zawody, które ja pracuję 13 lat, to tak obserwuję sobie te zawody, które pojawiają się, które w ogóle już nie uczymy. I na przykład powiem Wam, że jak ja zaczynałam 13 lat temu pracę, to był jeszcze taki zawód kominarz. Ja jeszcze uczyłam uczniów, którzy uczyli się w zawodzie kominarz, albo uczyli się w zawodzie rzeźnik. Ten rzeźnik to się potem nazywał aparatowy przetwórstwa mięsnego. Teraz w ogóle już nie spotyka się takich zawodów jak rzeźnik czy kominarz. Kiedyś jeszcze uczyliśmy stolarzy, potem długo, długo nie było stolarza, a teraz mamy jednego stolarza w pierwszej klasie, który uczy się zawodu. Zauważcie też, że to są zawody, na które te kierunki, które są najczęściej wybierane, to są właśnie te, na które jest zapotrzebowanie, prawda? Bo kominiarz przy jakichś nowych technologiach już piecy, czy jakiegoś ogrzewania takiego miejskiego, to nie ma już takiego zapotrzebowania, prawda, na to, żeby kominiarze chodzili i gdzieś tam sprawdzali. Chodzą co prawda, ale to jest raz na rok, bardzo rzadko, więc są to jeszcze osoby, które kiedyś się uczyły tego zawodu, tak? Kochani, więc żeby wybrać szkołę zasadniczą zawodową, no to mamy konkretnie sprecyzowany zawód, no i też chcemy się jakby usamodzielnić, chcemy się już uczyć tylko zawodu, nie chcemy jakoś specjalnie tej nauki mieć za dużo, tak, w innych przedmiotach. I jeżeli zdecydujecie się na to, żeby być takim uczniem szkoły zawodowej, to już jesteście traktowani jako pracownik, już odprowadzane są składki i już macie liczone lata pracy. Jeżeli ktoś chce zdawać maturę i chce mieć średnie wykształcenie, też chce się uczyć w konkretnie wybranego zawodu, tylko to nie są już takie zawody rzemieślnicze, jak te, o których ja mówiłam, tak? Czyli cukiernik, piekarz, bo te zawody uczymy się w szkole zasadniczej zawodowej, a potem możemy ewentualnie sobie zrobić tytuł technika po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
No to zostawmy tą szkołę zawodową i możemy też wybrać się do jakiejś szkoły, do technikum, tak? Technikum, moi drodzy, to już jest taka troszeczkę wyższa szkoła jazdy, bo trzeba ją, to technikum skończyć i najlepiej by było, żeby zdać maturę, tak? I zdać egzamin, który potwierdza kwalifikacje zawodowe. I teraz tak, moi drodzy. To jest takie, powiedziałabym, najbardziej oczekiwane teraz wykształcenie na rynku pracy techniczne, tak? Tytuł technika. Ale pamiętajcie o tym, że szkoła zasadnicza zawodowa nie zamyka tej drogi, tym bardziej ją otwiera, bo macie doświadczenie i jak skończycie zawodówkę, to możecie tytuł technika zdobyć, prawda? Ale macie już większe doświadczenie w zawodzie, a pracodawca, który gdzieś tam poszukuje pracowników, to on już ma taki pomysł na to, że jednak by chciał, żeby ci pracownicy byli już z jakimś doświadczeniem. I jak uczycie się w technikum, technikum trwa teraz 4 lata, tak? Trzeba, wypadałoby zdać maturę i wypadałoby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. I po takim technikum też można jeszcze się douczyć, zrobić sobie kursy kwalifikacyjne. Na przykład u nas w szkole jest technikum górnicze, technikum mechaniczne i technikum elektryczne, tak? Jak ja skończę sobie technikum górnicze, to mogę sobie dodatkowo zrobić jeszcze kurs kwalifikacyjny i zdobyć tytuł technika elektryka, żeby uzupełnić swoje wykształcenie. Ale pamiętajcie o tym, że macie wykształcenie średnie i teraz większość pracodawców, właśnie jeżeli chodzi o takie grupy zawodów technicznych, to chciałoby, żeby ci pracownicy mieli to średnie wykształcenie z tytułem technika, tak? Tutaj też musicie zobaczyć, w jakiej grupie zawodów się mieścicie, bo jeżeli chodzi o technika, elektryka i mechanika, to musi być osoba, która co? Która pracuje z maszynami, tak? Która lubi pracę przy maszynie, która umie czytać rysunek techniczny, która rysuje, potrafi narysować jakiś schemat, odczytać go, która obsługuje komputer. To wszystko konkretnie o zawodach możecie się dowiedzieć, oglądając na przykład prezentację na stronie Kuratorium Oświaty. Tam jest taka prezentacja, można każdy zawód konkretnie zobaczyć i tam macie też podany nawet adres szkoły, w której możecie się uczyć konkretnego zawodu. Mamy też liceum ogólnokształcące u nas w szkole, tak? Tylko tak jak mówię, żeby wybrać liceum, to jeszcze to jest dla takich osób, które chcą się dłużej uczyć, tak? Które chcą poświęcić dłuższy czas na naukę i nie są tak do końca sprecyzowane, jeżeli chodzi o zawód, ale mają swoje ulubione przedmioty, tak? Mogą mieć swoje ulubione przedmioty, na przykład lubię biologię i chemię, no to wybieram sobie liceum ogólnokształcące, gdzie rozszerzone są na przykład biologia i chemia, tak? Lubię matematykę, fizykę i informatykę, wybieram sobie takie liceum, w którym rozszerzone są przedmioty takie jak matematyka, fizyka i informatyka. Rozumiemy? A u nas w szkole jest liceum mundurowe, tak? Co muszę lubić, żeby uczyć się w liceum mundurowym? Jak myślicie? Chodzić w mundurze, tak? Lubię dyscyplinę. Co jeszcze? Lubię, żeby mi ktoś dawał wycisk, tak? Lubię spać pod gołym niebem w namiocie. Co jeszcze? No i jestem, na pewno jestem co? Aktywny fizycznie, tak? Bo to jest taka szkoła, w której ta aktywność jest jak najbardziej pożądana. A oprócz tego, kochani, lubię historię, tak? Lubię przysposobienie obronne. Lubię geografię, no i lubię WF. To są tak. I oczywiście we wszystkich szkołach, czy to jest liceum, czy to jest technikum, czy to jest zawodówka, lubicie języki obce, tak? Bo teraz bez języków obcych to jest kiepsko na rynku pracy i w ogóle jak pojedziecie gdziekolwiek, czy na wczasy, czy na wakacje, to trzeba by ten język obcy znać. To są takie podstawowe kryteria wyboru szkoły, a dodatkowo musicie patrzeć jeszcze na takie rzeczy, co się dzieje w szkole, tak? Czy jest ciekawie, czy są jakieś programy unijne, czy jest zaplecze, czy są pracownie, jaka jest w szkole atmosfera, ale ja myślę, że to większość szkół jak już tą atmosferę ma dobrą, bazę ma dobrą, nie jesteśmy my wyjątkiem, bo to już w większości szkół tak to. Rysunek się rysuje, tak? To są te programy specjalistyczne, jakiś AutoCAD, w którym się projektuje. Zobaczcie, tutaj macie różnego rodzaju pomoce. Tutaj też jest matematyka się odbywa, więc pani tutaj akurat. To są takie antyczne już troszeczkę narzędzia. Tutaj macie to, co jest w zasadzie efektem pracy mechanika, tak? Czyli różnego rodzaju części, które oni toczą.
od różnego rodzaju śruby, połączenia, łożyska, koła zębate. Tym się zajmie technik mechanik. On to wycina i tworzy tego rodzaju urządzenia. No i oczywiście je projektuje, tak? Czyli projektujemy rysunek techniczny na tych właśnie tabletach przy wykorzystaniu programów do tego stworzonych, na przykład program AutoCAD, to jest taki program do projektowania. I my tutaj właśnie w tych programach pracujemy i to jest pracownia do przedmiotów mechanicznych. Proszę. To jest, moi drodzy, właśnie klasa mundurowa. To jest liceum ogólnokształcące, tak? Od profilu mundurowych. I tak jak Wam mówiłam, w których przedmiotach oni się dodatkowo uczą, to już wiecie. Oprócz tego chodzą mundura. No i mają przede wszystkim te zajęcia sprawnościowe. I tak właśnie wyglądają oni. Jak się zachowują, no to musielibyście zobaczyć ich w działaniu. Póki co działają w matematyce, tak? To oni nakręcają. Albo my mamy taki projekt, każdy są zjawki, jak moja grupa projektowa. Jest montaż na tych tablicach, tych płyt, montaż tych instalacji, które są w pomieszczeniach, w domach i w różnych w tym nowoczesnym układzie. Żeby to dokonać, to najpierw trzeba różne ćwiczenia, pomiar gruntu, napięcia, różnych wielkości elektrycznych, nieelektrycznych pomierzyć i to dokonuje się tu na tych stanowiskach pracy. Tym bezpiecznym napięciem, które jest wykorzystywane, to są te 24 V i najczęściej te ćwiczenia są wykonywane przy tym napięciu bezpiecznym. Pan profesor, który tutaj jest jakby ikoną tej szkoły. Jak już wiecie, pewnie w naszej szkole jest zasadnicza szkoła zawodowa górnicza i technik górnicze. I obie szkoły mają możliwość zatrudnienia się na kopalni, mają podpisane umowy. Z początkiem każdego roku, jak przejdą badania lekarskie, że się nadają do zawodu, podpisują umowę i po zakończeniu tej szkoły mogą przyjąć się na kopalnię Knurów albo w tej gliwickiej spółce węglowej, tej skazanej kopalni. Jest to teraz duża okazja, ponieważ nawet ludzie z wyższym wykształceniem pracy nie mają, a wy macie już pracę zapewnioną. Mało też, jeżeli ktoś skończy szkołę zawodową, a ma chęć dalej się uczyć, to może skończyć techniką. A jak skończy techniką, to wiadomo, jak się na kopalni przyjmie, to od razu dostaje inną stawkę niż ten, który tego technikum nie skończył. Tak samo jak ktoś skończył technikum, a jest zainteresowany dalszą nauką, to kopalnia płaci mu za naukę w szkole wyższej. No, musi coś samać, po prostu podziewać indeks, żeby zaliczył kolejne półrocze, kolejne semestr i może za darmo swoje studia. A jedne wcześniej pracując, może awansować, ponieważ ma zwiększa się staż pracy, jak się staż pracy rośnie, to i awanse są zawodowe. Czyli od nadgórnika, czy tam dozorcy, jak jest w maszynach elektrycznych, czy maszynach górniczych, to sztygara zmianowego, potem jest kierownik, potem jest już na sztygar, a potem już jest kierownictwo. Wszystko jest w Waszych rękach, jeżeli się do tego przyłożycie, poważnie potraktujecie, to możecie to wykorzystać i możecie mieć pracę, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszych czasach. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.